Witajcie, witajcie moi kochani w kolejnym filmie Drogi Wojownika. Moi drodzy, jesteśmy znowu naszym fighterem, level 4. Jest to już drugi odcineczek i zaczynamy kolejne przygody w podziemiach. Bez zbędnego gadania. Zobaczmy jeszcze tylko co ja tu mam. To można w sumie zostawić. Falchiona tu jeszcze mam. Falchion fajny, ale jednoręczny. Dobra, zostańmy przy tym co jest. Start. Zimno wszędzie, mroźno wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Moi kochani, jesteśmy już w grze. I zaczynamy. Już tam biegają jakieś szkielety. Ale obok nas jest wyjście, zobaczcie. Więc można się tu nawet pokręcić po okolicy. Pozbierać trochę sprzętu. I po prostu wyjść za chwilkę. Ale będę wychodził dopiero jak będę miał full ekwipunek. Wow, 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 wow. O cholera, on chyba jest. Cholera. O matko, co ja zrobiłem? Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. O fuck, zaraz umrę. I umarłem. No to jeszcze raz, bo widzę, że historia się powtórzyła. Rozpalmy sobie tutaj pochodnie, bo nic nie było widać na wejściu, a teraz też nic nie widać. Normalka. Dark and darker. Wziąłem sobie tym razem tego Falchiona i tarczę. Myślę, że tym będzie nam się o wiele łatwiej broniło. Rzućmy sobie tam pochodnie, bo tu zaraz ten szkielet pewnie wstanie. O, właśnie. O cholera, on ma włócznie. Dobra. O cholerka. Trzy razy. Ej, ładnie. Jak trzy razy wystarczy takim Falchionem walnąć, to bardzo przyjemnie. Tu mamy jakiś sarkofag, skrzyneczkę, jeszcze jeden sarkofag, tu może być dużo przedmiotów, ale zróbmy sobie awaryjne wyjście wreszcie tego tą stroną, czyli zabijemy tego szkieleta. Tak robimy, żeby coś było widać. O cholera, kiedy. Na dwa uderzenia, naprawdę dobra broń. Tylko trochę się palimy, ale to nic. Coś tu mamy, leather cap. Nie mam żadnego kapa, więc można w sumie nałożyć. Tu jakieś zejście. Ciekawe gdzie. Dobra, i teraz można sobie już na spokojnie pójść tam. Tylko weźmy te pochodnie, bo one mogą się przydać. Tu jest tak ciemno, że... O cholera. Dobra, idziemy tutaj. Nigdzie nam się nie śpieszy. Powolutku do celu. Będzie szkielet? Będzie szkielet. Rzućmy pochodnie i lecimy. Muszę na pewno zainwestować w action speeda, żeby na przykład po uderzeniu szybciej wyprowadzić nie atak, tylko po prostu obronić się tarczą. Bo to jest bardzo istotne i widziałem, że ludzie jak robią buildy swoich przedmiotów, to w większości opierają się one właśnie o... Bierzemy to. O tego action speeda. Bo to jest bardzo istotna rzecz. Nie, no tym Falchionem to się bardzo fajnie zabija te moby. Rewelacyjnie wręcz. Dobra, spróbujmy sobie potwierać te sarkofagi. Sarkofagi? Czy to się nazywa trumna po prostu? O, potka. Buty, armor rating i agility. I tam. Zbieramy tylko skarby. O, takie. Dawać mi. O, cholerka. Tym razem dwa, dobra. O, nie trafiłem. Okej. Okay. Tarcza jest dobra, bo nawet jeżeli nie uda mi się cofnąć w odpowiednim momencie, to mam jeszcze szansę na obronę właśnie tarczą. Strength 3, a tu 1. Okej. Okay. Załóżmy to. I tutaj szaraki jakieś, dobra. Co mamy w tej trumnie? Trumna, sarkofag to jest taki chyba z mumią. Się coś pojebało. Agility i luck, no dobra, niech będzie. Tu 37, dawaj mi to. Wolnie będziemy chodzić oczywiście, ale bądźmy takim tankiem. Prawowitym. Chciałbym też... O, to. Fajne. Chciałbym też później na jakieś bossy chodzić, bo nie wiem jak nawet one wyglądają. A fajnie by było zobaczyć bossa na przykład. Może być ciężko na przykład takim...
łucznikiem albo barbarzyńcą sobie poradzić z bossem, bo nie mamy jak się zasłonić nawet. O, fajne. 22 daje dexterity. Minus 7 movement speeda, my mamy minus 8, ale z wigorem nie, to nie chcemy tego. Te miecze mi się bardzo podobają, ale są tylko dla maga i dla warlocka, więc nas to nie bardzo interesuje. Wiem, że możemy na tej postaci odpalić sobie takiego skilla, że mogę nosić wszystkie przedmioty, niezależnie od tego, dla jakiej są one klasy. Tylko zmniejsza to... Zmniejsza to nasze obrażenia wtedy o 10% chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Więc mógłbym wtedy takiego miecza używać sobie. Ale na razie skupmy się na tym, co jest. Kurde, bardzo dobry jest ten Falchion, jak on na hita rozwala taki dzban na dwa skrzynkę, beczkę w sensie. To rzucamy. Dobra, rzucimy sobie, o, z toporem. A tam kusznik. Cholera jasna. O, cholera jasna. Dobra, przydzwonił nam i to tak porządnie. Nie spodziewałem się, że od góry zaatakuje. Idziesz tu, kolego? Dobra, użyłem potki. Jeszcze nas nie widzi. Dobra. Ty zanim załadujesz, to... Zdążę cię zabić, kolego. Nic tu nie widać kompletnie, niestety. Kusza. Nie chcę kuszy, nie lubię z tego strzelać. Strasznie długo się to ładuje. Trójka? Gdzie moje pochodnie? Nie mamy, dobra. Shrine of Protection. Weźmy to sobie. Będzie nas chroniło nie wiem ile czasu. No, dosyć długo. Tu mamy wyjście. Nic nie widzę, cholera jasna. Na łuczniku. O, cholera, tu jeszcze jeden wyjdzie. Wow, ale się obroniłem w ostatniej chwili. Oła, kuba, nic nie widać w ogóle jak atakuje, jest tak ciemno tu. O, kolejny Falchion, to mi się podoba, max healing plus 2, czyli taki sam, identyczny. Dobra, wezmę może bandaż. Uleczymy się troszkę. Mógłbym usiąść po prostu i się uleczyć, ale... Gdyby nie ten Shrine of Protection, to pewnie by mi mocniej dupnął z tego. Dobra, leży jeden. Wow. Dobra, w ostatniej chwili. No i pięknie, mamy dwa. Kolejne szkielety? Nie chcę tych strzał. Weźmy sobie... O, jakiś mieczyk jeszcze. 31 wrażeń. Nie mogę mieć dwóch naraz? Ale lipa. Chyba musiałbym skilla takie odpalić, żeby go... coś takiego nosić. Dobra, nieważne. Dlaczego mam strzałę w ręku? Już nie mam. Tarcza. 24, a tu jest 20. No to sobie załóżmy taką ładną. O, i takiego Morningstara mógłbym nosić, jakbym miał tego skilla odpalonego. No, myślę, że skuszę się co do tego skilla, bo dużo fajnych... O, cholera. Dużo fajnych broni można nosić dzięki temu. Budki. Magical Power, Agility, Dexterity. Nie interesuje nas to. Weźmy jeszcze to i idziemy gdzieś dalej. 39. O, niebieskie. Nie dla nas, ale wezmę na sprzedaż na pewno. Co tu mamy? Redukcja to vigor, jeszcze dwójkę daje. Nie, to nie chcemy. A to da się otworzyć? Tak, to jest taki. Chyba sarkopak bardziej. Czy nie? Psychical power. I agility. To nas nie interesuje. To jest dla barbarzyńcy. To też nas nie interesuje. I tutaj ostatnia rzecz w tym pomieszczeniu. Moteczek. O, to mi się podoba. Sporo pieniędzy z tego będzie. Uleczmy się jeszcze tym bandażem. Jezu, ale mnie przestraszyła ta baba. No dobra, idziemy gdzieś w tamtą stronę, co? Czekajcie, bo ja się gdzieś pojawiłem chyba przy schodach. Czy to nie była ta rozgrywka? Nie, chyba na zimie się pojawiłem na schodach. Tak, to nie było tutaj. No nie, może i tutaj? Dobra, wyjdźmy tymi drzwiami. Jak się tam dostać? O, cholerka jasna.
oceanie. Dobra, ładnie. Ale się sturlał ze schodków. O, emerald. Dobra, i co? Opa, jeszcze jeden. I bam. Leży. Cztery uderzenia chyba dla mumii. Fajne przedmioty, już można by wychodzić. Nie wiem, jak tam się dostać. Może tędy? O cholera. Powiadomienie mi przyszło. O, bronimy się. Dobra, leży. Już mało czasu zostało, bo zaczynają być... muchy zaczynają dookoła nas latać. A tu właśnie, jak nie zdążymy wyjść, to... U nas robactwo pożera. Cholera, tych stworów tu jeszcze będzie sporo. Ja nic nie widzę. O, zamachnął się skubaniec. O, pierdzielony. Kucnijmy, dobra, spadam. Tego jeszcze mamy na hita, więc mogę kół odpalić. I się uleczymy właśnie, tak? Pyk. Raz. Dwa i leży, dobra. Zbierzmy ich sobie. Na szybko. No już mamy full ekwipunek, więc spadamy stąd. Znaczy prawie tam, ale... O, brakuje cholera, to dziwnie to wygląda. Zielone jakieś, niebieskie. Tu jeszcze będzie jeden szkielet. I tam chyba pod wodą jest zejście z tego, co... Wow. Kojarzę. Dobra, leży. To jakiś hełm, ale nie dla nas, no to nie mam... O, mam miejsce, bo mieliśmy już takie jedno. Campfire jeszcze się zmieści, broń się już nie zmieści, niestety, ten mieczyk. To wiecie co, zrobimy tak. Weźmiemy go tu. I tu powinny być schody. I chyba są tam, co? Tu pamiętam, z bratem łaziłem, to mnóstwo mumii jest pod wodą, ale... sobie wskoczymy i szybko przebiegnę, to powinno się udać wyjść dokładnie. No i fajnie. Wyszliśmy, moi drodzy. Identyczna rozgrywka jak poprzednio, czyli raz udało nam się wejść do gry i od razu umrzeć, a za drugim razem dłuższa rozgrywka, prawie do samego końca i mamy poziom 7. Nasz plecak jest pełny, sprzedajmy sobie jeszcze przedmioty. Merchant, kolekcjoner. Sprzedajmy co się da. Szkoda, że z automatu jakoś to nie działa tak, że wchodzimy do kolekcjonera i sprzedaj wszystko, co kolekcjoner może na przykład chcieć. To by było ciekawe. A tak, to musimy ręcznie sobie klikać. Dobrze, że z kontrolem przynajmniej można przerzucać, a nie... że wszystko ręcznie. Dużo tych czaszek zdobyliśmy. Ile? 123. No to nie jest jakoś rewelacyjnie dużo. Old cloth. To było chyba do czegoś potrzebne. Ceremonialne noże też. I teraz do armorera. Tego na pewno nie będę chciał. Miecze też sprzedamy, bo ja z tymi folchionami będę łaził. Są bardzo fajne. I 54 do przodu. Rewelacja. I pójdźmy sobie jeszcze questa oddać. I tutaj pokazaliście mi, bo ja w ogóle ślepy jestem. Questlock jest przecież, nie trzeba na każdego po kolei klikać. Można sobie im oddać tutaj. O, na przykład jedno ognisko dostaliśmy, ale... co jest z tym? A, bo nie można mieć w ekwipunku, tylko trzeba mieć tutaj. Dobra, to jeszcze raz questlock. Tyk. I mamy jedno ognisko już oddane. Tutaj jest 5 bandaży. No to łatwa misja do zrobienia. Tutaj zabijać. Musimy tu kolejny nożyk do oddania. Ktoś tu... O, właśnie jedno. Dobra. I tu też można coś oddać. I to będzie wszystko. Dobra. Staż. To jeszcze sprzedam sobie u kolekcjonera chyba. Tak, u kolekcjonera. I teraz klikam Squire. Odłóż wszystko. No i rewelacja. Cały plecaczek posprzątany. Ja jeszcze sobie jednego falchiona tu odłożę na dół. I to będzie tyle. Pyk. Dobra, tu jeszcze mikstura. I można wejść w Merchanta Squire Base Gear. I oddaj mi potiony i to wszystko. No, dzięki za oglądanie, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku Drogi Wojownika. Na razie.